PiS i PO. Dwa końce tego samego kija, którym jesteśmy okładani od 1989 roku, od Okrągłego Stołu. Mam prawo o tym mówić, dlatego że byłem jednym z tych, którzy sprawili, że Komitet Obywatelski Solidarność odniósł wtedy sukces, byli pierwsi parlamentarzyści, a my byliśmy w niebo wzięci. I teraz marsz 4 czerwca, marsz, który przyciąga ludzi takich jak Wałęsa, ale także ubeków, przyciąga chociażby adwokata z Łodzi, który zabił dwie kobiety na drodze. W tym samym marszu szedł sędzia Sądu Najwyższego, były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego. No ciekawe, jakby sądził tego adwokata. PiS zareagował natychmiast, że 17 września będzie wielkie poruszenie i wielki marsz. Nie idźcie na żadne marsze. Nie dajcie się robić w konia. Czas złamać ten kij i znaleźć lepsze dla Polski wyjście.